Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Waldemar Kugler. Waldek jest pilotem na Węgrzech i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Największą miłością darzy Budapeszt i to po nim z chęcią wszystkich chętnych oprowadzi. Autor licznych publikacji na temat Węgrzech. Witam Cię, Waldku. Witaj, witaj. Zanim zostałeś przewodnikiem, czym się zajmowałeś? W sumie to przewodnikiem zostałem w okresie studiów, które w Budapeszcie się odbywały, bo jestem z wykształcenia hungarystą, więc tam studiowałem, zrobiłem papiery przewodnickie, tutaj w Polsce jeszcze oczywiście kurs pilota. No i tak jakoś już zaraz po zakończeniu studiów zacząłem pracować w tym zawodzie. A co sprawiło, że zainteresowałeś się zawodem przewodnika? Powiem szczerze, ciężko określić, co było takim jednym powodem. Jako mieszkaniec Budapesztu bardzo mi się to miasto oczywiście podobało i zacząłem je poznawać coraz bardziej. No i poznając te cudowne historie o mieście, po prostu postanowiłem, żeby je przekazywać dalej. A że byłem też już właśnie, tak jak powiedziałem, pilotem, pracowałem w turystyce, czy zacząłem wtedy również pracę w turystyce, no to wydawało mi się naturalne, żeby to połączyć. A dlaczego polubiłeś i co było przyczyną tak te Węgry? No, powodów jest wiele. To znaczy, kiedy zacząłem tam jeździć, a to było już, żeby tutaj nie oszukać, dobre 20 lat temu, to ten kraj wydawał się zawsze cieplejszy. W sumie dalej tak jest. Tam jest więcej dni słonecznych niż w Polsce. Jest szybciej wiosna. Kiedy u nas jest jeszcze śnieg, to tam już powoli zaczynają kwitnąć drzewa. Był też wtedy tańszy niż Polska, więc te życie na Węgrzech nie było aż tak bardzo drogie. Teraz już to się oczywiście troszeczkę zmieniło. No, ludzie zawsze wtedy dobrze reagujący na Polaków. Jakoś czuło się też właśnie tą nić braterstwa między Polakami a Węgrami. No i tutaj z południa Polski jest dosyć dużo fajnych połączeń, więc odwiedzić Węgry byłoby fajnie, jest łatwo i więc to był też jeden z tych powodów. A jak myślisz, czy Polacy i Węgrzy mają zbliżoną historię i kulturę? No, to jest temat rzeka, bo jakbyśmy tak spojrzeli na czasy, na historię Polski i Węgier, no to po średniowieczu tak naprawdę często staliśmy po dwóch stronach barykady. Przypomnę tylko, że kiedy Węgry były częścią monarchii austro-węgierskiej, no to były to częścią taką nadrzędną, jedną ze składowych tej CK monarchii, prawda? A Polska wtedy była pod zaborami. Kiedy my odzyskaliśmy niepodległość, oni stracili dużo terenu, więc też w czasie II wojny światowej stali po tej części osi zła, tak zwanej. Więc tutaj rzeczywiście no, ta nasza historia nie zawsze szła tym samym torem, a mimo tego ta przyjaźń przetrwała, mimo tego potrafiliśmy sobie wielokrotnie pomagać, co też jest, myślę, warte podkreślenia. A czy dużo jest turystów z Polski? Powiem szczerze, że jest bardzo dużo. Polacy to jedna z największych nacji, które odwiedzają Węgry. Tak przytoczę tylko statystykę w zeszłym roku, to znaczy, przepraszam, w tym roku jeszcze, w 2023, do lipca odwiedziło Węgry ponad 300 tysięcy Polaków, co jest bardzo dużym wynikiem. Zwiększyła się ta liczba Polaków odwiedzających aż o 30% w stosunku do roku wcześniejszego. I też, żeby tak ciekawie powiedzieć, nie tylko Budapeszt odwiedzają, no bo Budapeszt to tylko 26% tych wszystkich, którzy Węgry odwiedzili, przynajmniej tak mówią statystyki, a cała reszta to są już głównie Eger, Hajdúszoboszló, tak bardzo znane wśród Polaków, i inne pomniejsze jakieś takie miasteczka.
Ja jak byłam w 2008 w Budapeszcie, to było 8 mostów, a teraz jest 10 mostów. Tak, no bo jednak Dunaj przecina tą stolicę na pół, chociaż to tak naprawdę jest 1/3 i 2/3, więc on jest ogromną rzeką, która też komunikacyjnie bardzo dużo pomaga, a żeby przedostać się z jednego miejsca miasta na drugie, no to jednak budowa tych mostów jest niezbędna. No i te nowe mosty rzeczywiście są wybudowane, ale one na północy, na południu miasta, czyli w tym ścisłym centrum, gdzie są te historyczne, piękne przeprawy przez Dunaj, to tam nic nie jest oczywiście ruszane. A jak wygląda kuchnia węgierska? No, ogólnie przyjęło się mówić, że kuchnia węgierska jest kuchnią ostrą, pikantną, co jest oczywiście nieprawdą. Fakt faktem, Węgierka jak zaczyna gotować, przynajmniej tak się kiedyś mówiło, to bierze pół kilo smalca, pół kilo papryki i dopiero potem zastanawia się, co do tego dodać. I rzeczywiście oni na tą paprykę spożywają w dużych ilościach, ale jest to papryka głównie słodka, nie zawsze jest to ta pikantna. Więc to też tutaj trzeba walczyć ze stereotypami. Ta kuchnia węgierska jest różnorodna, bo zawiera w sobie i elementy kuchni słowackiej, i elementy kuchni austriackiej, czyli oni czerpią z tych wszystkich narodów, które są wokół nich. A przypomnijmy, że kiedyś czy to Słowacja, czy to część Rumunii należały do Węgier, więc to też oczywiście ta kuchnia węgierska naturalnie z tych miejsc czerpała. Mają oczywiście przewagę dań mięsnych, ale też bardzo popularne są coś, co Polakom nie zawsze smakuje i nie zawsze się podoba, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do surówek, na przykład do obiadu, a Węgrzy często używają tak zwanych fuzelejków, czyli takich raczej duszonych, gotowanych warzyw, takiej papki, która nie zawsze wygląda smakowicie, ale Węgrom ona bardzo, bardzo smakuje i właśnie oni bardziej takie rzeczy niż nasze surówki, to tak już na marginesie. Ja w ten czas akurat, jak byłam na Węgrzech, to bardzo pikantny gulasz jadłam i do tego wino było. Tak, bo często w restauracjach na przykład podawane jest gdzieś tam na stoliku obok ostra papryka, czy to w formie takiej surowej, czy to w formie pasty paprykowej. Jak komuś jest mało pikantnie, to zawsze może sobie doprawić wedle własnego uznania. A co Polakom najczęściej smakuje na Węgrzech? No Polacy bardzo lubią jadać langosze, czyli taki węgierski fast food, czyli placek, który jest smażony w głębokim tłuszczu, w oleju najczęściej, który posypywany jest śmietaną, posypywany jest serem, polany śmietaną, z czosnkiem. To jest taki najbardziej tradycyjny rodzaj langosza, ale to jest taka przekąska. Jeżeli chodzi o dania, to oczywiście wszyscy na potęgę szukają tych zup gulaszowych, bo pamiętajmy, że gulasz na Węgrzech jest zupą. To, co my nazywamy gulaszem w Polsce, to na Węgrzech nazywa się z kolei pyrkölt. No i oczywiście Polacy zawsze chcą na Węgrzech spróbować placków po węgiersku, których na Węgrzech nie ma, więc to też trzeba oczywiście tutaj walczyć z kolejnym mitem. To jest taka sama analogiczna sytuacja jak z rybą po grecku na przykład. Bo na przykład, jak ja byłam w ten czas, to bardzo dużo na targach było papryki. Tak, te targowiska, one są wszechobecne, to nie tylko te słynne hale targowe, ale w wielu dzielnicach Budapesztu jeszcze w sobotę właśnie można zobaczyć takie gdzieś tam rozłożone bazary, takie targowiska na parkingach, które my znamy jeszcze z lat wcześniejszych. No i tam rzeczywiście poza słoniną, poza takimi wiejskimi wyrobami, które dowożą do Budapesztu, można kupić no, całe worki papryk. A czy są takie miejsca, które szczególnie polecasz turystom? Które szczególnie, no Budapeszt jako miasto wpisane też na listę dziedzictwa UNESCO ma bardzo dużo zabytków, więc oczywiście Starówka Budańska, Kościół Macieja, Baszty Rybackie, Most Łańcuchowy, Parlament, to są te wszystkie rzeczy, które oczywiście trzeba zobaczyć. Lasek Miejski z Placem Bohaterów bardzo ładnie w ostatnich latach się rozwinął. Są tam naprawdę bardzo fajne miejsca, żeby cały dzień spędzić, czy to samotnie, czy z rodziną. Oczywiście Wyspa Małgorzaty, która jest takim dużym parkiem, takim miejscem
odosobnienia, gdzie można odetchnąć od tego miejskiego zgiełku. To są takie rzeczy, które no, są wybitnie gdzieś tam wypisane zawsze w przewodnikach, które trzeba, będąc w Budapeszcie, zobaczyć. A można też obejrzeć historyczne miejsca dla Polaków. Możesz powiedzieć jakie? No tak, w Budapeszcie jest takich miejsc sporo, to znaczy pamiątek polskich, szczególnie po stronie budańskiej, jest dużo, bo mamy oczywiście pomnik Bema, który jest ważny historycznie, bo pod tym pomnikiem tak naprawdę rozpoczęła się rewolucja w 1956 roku. Stamtąd właśnie pochód między innymi studentów chcących zmian, takich jak w Polsce, przeszedł na stronę peszteńską. Mamy niedaleko pomnika Bema także pomnik z napisem na cokole Przemyśl, co też często Polacy zwiedzający Budapeszt, widząc ten pomnik, po prostu się dziwią, co tutaj robi pomnik z napisem Przemyśl. To jest z kolei pamiątka bitwy o twierdzę przemyską, w której to bitwie bardzo wielu Węgrów zginęło. No, mamy pomnik katyński, też już taki współczesny. Mamy oczywiście miejsca związane głównie z Józefem Bemem, który jest bohaterem narodowym i Polaków, i Węgrów. Więc tych miejsc sporo, dość powiedzieć, że nie wiem, są popiersia, czy to Chopina, czy to Moniuszki, w różnych parkach jest pomnik też Chopina, jest Kościół Polski, Dom Polski, więc te polskie ślady w Budapeszcie cały czas istnieją. Robisz noclegi dla grup zorganizowanych. Możesz powiedzieć coś o tym więcej? No tak, też poza tym, że jestem przewodnikiem pilotem, to oczywiście prowadzę też biuro podróży, jestem tour operatorem, więc dla polskich i nie tylko, bo także działamy z biurami podróży z całej Europy, organizujemy noclegi, rejsy statkiem, wieczorki folklorystyczne, czyli wszystko to, co zawsze w takim standardowym programie wycieczki turystycznej do Budapesztu czy na Węgry być musi. Jak te wieczorki folklorystyczne wyglądają? Wieczorki folklorystyczne to jest bardzo fajna atrakcja w Budapeszcie, bo tam poza kolacją, która może być w różnej formie, czy to serwowanej, czy to w formie bufetu szwedzkiego i alkoholem oczywiście, czy tam winem, piwem, jest taki program artystyczny. To znaczy do takiej kolacji przygrywa oczywiście kapela cygańska, trzy, czteroosobowa przeważnie, czasami z cymbalistą, więc to też bardzo fajnie wygląda, jest to bardzo fajny efekt dla turystów. A w międzyczasie jest też taki pokaz folklorystyczny, on trwa około 30-40 minut, gdzie to właśnie pokazywane są różnego rodzaju tańce węgierskie, różne takie zabawy, do których zaprasza się również turystów uczestniczących w tej kolacji, więc to jest to też taki główny punkt programu, na który się jadąc na Węgry z grupą turystyczną czeka. Możesz powiedzieć coś o poszukiwaniu złotego pociągu, czyli Muzeum Pieniądza w Budapeszcie? Tak, no jest to jedna z takich nowszych atrakcji. Muzeum ma raptem 2 lata, jeżeli dobrze pamiętam. Zostało otwarte niedaleko, czy zaraz przy placu Kalmana Sejla, który kiedyś się nazywał Placem Moskwy, ale to zostało oczywiście zmienione. Jest to muzeum forinta węgierskiego pieniądza. Bardzo ciekawe. Ja też o tym pisałem na swoim blogu i jest tam też opowiedziana tak pokrótce historia tego słynnego złotego pociągu, który w czasie II wojny światowej został wywieziony w stronę Austrii przez Amerykanów i te złoto zrabowane z Węgier, ono wróciło w latach 70. Wcześniej było przechowywane w Forcie Knox w Stanach Zjednoczonych i wróciło najpierw w latach 50. duża część, a potem jeszcze w latach 70. takie resztki im oddano. Są rejsy statkiem po Budapeszcie. Tak, no rejs statkiem to obok takiego wieczorku folklorystycznego to jest coś, co zawsze musi być, bo zupełnie inaczej ogląda się Budapeszt z poziomu Dunaju. Jest to tak naprawdę zupełnie inne miasto, bo wszystkie zabytki ma się jak na dłoni po lewej i po prawej stronie. Płynąc sobie środkiem Dunaju, widząc te podświetlone, piękne budynki, no z parlamentem oczywiście, który jest najpiękniejszy, no to jest miejsce nie tylko do robienia zdjęć, ale też do niezapomnianych wspomnień. A co sprawiło, że napisałeś książkę Sekrety Budapesztu? Pandemia, szczerze mówiąc. To znaczy, miałem dużo wolnego czasu, bo turystyka wtedy nie działała.
Nie postanowiłem te wszystkie historie, które znam, które czasami opowiadam gdzieś tam grupom na wycieczkach. Chciałem je przelać na papier i zaprezentować większej ilości osób. A jakie są Twoje obecne plany? No, w tej chwili praca zajmuje mi dużo czasu, więc coś tam próbuję pisać, ale na razie tak do szuflady. Jak przyjdzie jakiś taki czas, może wolniejszy, może zimą właśnie, kiedy tych turystów jest mniej, no to będę chciał też coś jeszcze napisać, skończyć jakieś tam książki i może się znajdzie wydawca. A możesz się pochwalić, jakie jeszcze napisałeś książki? No poza Sekretami Budapesztu, które są takimi typowo historyczno-obyczajowymi opowieściami o tym mieście, o jego zabytkach, no to jestem autorem kilku przewodników. To głównie przewodniki, czy to dla wydawnictwa Pascal, Bezdroża, Express Map. No właśnie dla nich w ostatnich latach opracowywałem, pisałem przewodniki. A gdzie można kupić i zamówić? No głównie w internecie, czy to na tym Allegro, na którym jest wszystko, czy to właśnie na stronach internetowych danych wydawnictw są jeszcze oczywiście te książki. Jakie najbardziej lubisz miejsca w Budapeszcie? No ja osobiście bardzo lubię poprzemysłowe tereny Budapesztu, czyli stare osiedla robotnicze, które mają też niesamowitą historię, ale turystycznie nie są odwiedzane, no bo wiadomo, jak człowiek spędza w Budapeszcie 2-3 dni, to raczej skupia się na tych najsłynniejszych zabytkach, ale bardzo lubię właśnie w tych dzielnicach dalej od centrum penetrować właśnie osiedla robotnicze i poznawać ich historię, bo kiedyś budowano zupełnie inaczej niż teraz. Uważa się wiele też z tej historii architektury węgierskiej nauczyć. A po jakich krajach jeszcze oprowadzasz? No, poza Węgrami często jeżdżę też na Rumunię, oczywiście Słowacja, czyli te tereny środkowo-wschodniej Europy, czasami Czechy. W tym się najbardziej specjalizuję, jednak Węgry, Rumunia, najczęściej tam jeżdżę z grupami. Możesz powiedzieć coś więcej o Rumunii? No, o Rumunii to z kolei można by gadać, rozmawiać godzinami, bo jest to kraj o wiele większy niż Węgry, no większy nawet niż Polska tak naprawdę. No i mający wszystko od morza, po piękne góry z tą słynną trasą transfogarską, ma regiony, które zupełnie się od siebie różnią, bo nawet leżące obok siebie Maramuresz i Bukowina. To są dwa zupełnie różne regiony. Nie mówiąc już o tym słynnym Siedmiogrodzie, który słynie z barwnych zamków, barwnych kościołów, czy pięknych miasteczek, jeszcze tak zwanych saskich. Więc to naprawdę jest miejsce, sam kraj, Rumunia, bardzo różnorodny, z cudownymi widokami, wspaniałymi również ludźmi, więc również zapraszam wszystkich naturalnie w odwiedziny do Rumunii. A dużo jest turystów z Polski w Rumunii? Ta turystyka się bardzo fajnie rozwija. Wycieczek zorganizowanych jest coraz więcej, ale bardzo, bardzo wielu Polaków jeździ sobie do Rumunii na tak zwaną własną rękę, czyli samochodem przeważnie penetrują tereny od północy na południe, bo lubią jeździć po tych miastach, miasteczkach. Pamiętajmy, że w Rumunii odwrotnie niż na Węgrzech. No, na Węgrzech jest Budapeszt, potem Dugonica, jakieś mniejsze miasteczka. W Rumunii to nie jest tak, że się jedzie do Rumunii i zwiedza głównie Bukareszt. Tutaj właśnie zwiedza się praktycznie większość rzeczy poza Bukaresztem. Bukareszt jest bardziej na wschodzie, daleko, więc nie zawsze ci turyści do Bukaresztu docierają. A jak wygląda kuchnia rumuńska? No, kuchnia rumuńska ma swój rodowód, można tak powiedzieć, oparty na kuchni pasterskiej w dużej mierze i też czerpie oczywiście, czy to z tej kuchni węgierskiej, jak to w Siedmiogrodzie, czy to właśnie z tej kuchni, nazwijmy to mołdawskiej, bo pamiętajmy, że Rumunia jest bardzo zróżnicowana, więc tutaj nawet jedno danie w różnych regionach różnie się nazywa. Nie, ale kuchnia rumuńska oczywiście jest też pyszna z tą słynną mamałygą, czyli taką kaszą. Nazywana jest mamałyga zresztą złotem Rumunii, więc też warto kuchnię rumuńską popróbować.
A co Rumunia i Polska ma ze sobą wspólnego? No, sporo historycznych było, sporo historycznych wspólnych jakichś tam wydarzeń było. Pamiętajmy, że rząd polski w czasie II wojny światowej uciekł do Rumunii chociażby i tam się też w czasie II wojny światowej chronił, więc Paniaki. tak, więc polskich śladów w Rumunii również sporo znajdziemy. Dość powiedzieć, że na Bukowinie rumuńskiej, czyli tam na północy, już blisko granicy z Ukrainą, są wioski polskie, gdzie do dzisiaj mieszkają ludzie pięknie mówiący po polsku. Korzeniami polskimi, tak? Korzeniami polskimi. Niektóre z nich nigdy Polski nie odwiedziły, a mimo tego przepięknie po polsku mówią. A jeszcze jesteś przewodnikiem po Słowacji, tak? To znaczy, nie tyle, nie, po Słowacji nie jestem przewodnikiem, jestem pilotem, bo tam na Słowacji trzeba zrobić osobny kurs, ale na przykład mój brat jest przewodnikiem po Bratysławie i Słowacji, więc jeżeli trzeba jego pomocy, to się oczywiście nią posiłkuję. Co byś chciał na koniec dodać? No, na pewno chciałbym zaprosić wszystkich do Budapesztu albo na Węgry, żeby odwiedzać ten kraj, bo oczywiście pamiętajmy o tym, że czasem niektórym się Węgry mogą nie podobać, to z uwagi na politykę, ale pamiętajmy, że politycy przemijają, a ta przyjaźń polsko-węgierska, ona już od wieków trwa i nie takie właśnie burze przetrwała, więc mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie Polacy chętnie będą na Węgry wracać właśnie do kraju tych bratanków. Dziękuję Ci, Waldku, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.